Czułem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Steam World Dig 2, ponieważ taki był wasz wybór w niedzielnej grankiecie. A zatem lecimy dalej! Kolejny odcinek ze Steam World Dig 2, który cały czas jeszcze walczy o to, czy będzie serią wiodącą, czy nie. W grę lekcji, która cały czas trwa, możecie jeszcze ją chyba dorwać. Tak mi się wydaje, chociaż już głosy na dobrą sprawę powinny się rozprowadzić na tyle znacząco, że już zmiana jakby zwycięzcy powinna być niewielka. Jeśli nie głosowaliście, to i tak próbujcie, bo być może walczy. Tego niestety zdradzić nie mogę, bo sam jeszcze tego nie wiem. Dobra, moi drodzy, kupujemy sobie jakiś upgrade. Mamy 85 tysięcy. Możemy sobie upgrade the pickaxe to increase its digging efficiency. Możemy od razu zwiększyć sobie już efektywność naszego kill-offu, ale czy nie mieliśmy sobie zwiększyć efektywności lampy? Zrobiliśmy sobie efektywność lampy. Możemy też increase your total health możemy zrobić, albo możemy zrobić więcej wody. Wiecie co? Więcej wody nam się przyda, mamy tylko poziomu drugiego. Tak, tak mi się wydaje. Mamy też kolejny mod do dodania. Co my tutaj mamy? Absorbs water faster from pools. Mamy jeden, znaczy jednego, mamy jednego koga, możemy sobie zainstalować. Czemu nie? Więcej wody z tych wszystkich zbiorniczków z wodą. Dobra, moi drodzy, a zatem... Oj, znowu zapomniałem, widzicie? Zapomniałem, że przecież ja tutaj muszę skakać. Tutaj jest szybka podróż. Zrzucamy się na sam dół, ale zanim rzucimy się na sam dół, właśnie, widzicie? Te takie znaczki z ptaszkami? Okazuje się, że chyba nie do końca znalazłem wszystkie elementy ze wszystkich... Nie wszystkie elementy mi się udało znaleźć tutaj, bo pamiętam, że mówiliście mi: Staszek, pominąłeś sekret. Ja teraz szybko po niego pójdę, bo... Faktycznie zgadzam się z wami, że ten sekret został pominięty. Dość ważny sekret, więc lecimy, zaliczamy go i wtedy idziemy kopać głębiej. Ale to jest w sumie fajne, moi drodzy, że gra mi mówi, że czegoś nie znalazłem do końca, tak? Że zaznacza mi, że nie znalazłem wszystkich sekretów, tak? To jest fajne, moim zdaniem. No proszę, tutaj nie znalazłem tego, patrzcie, tu jest jeden sekret, którego już nie odkryłem. Proszę bardzo, Beryl sobie tutaj siedział, a ja go po prostu nie wziąłem. Ale to nie jest ten sekret, na który zwracaliście uwagę. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze pamiętam, że to jest ta jaskinia. Bo w sumie nawet zobaczcie, że przecież sama mapka mi sugeruje, że nie znalazłem wszystkiego. Więc wydaje mi się, że to musi być gdzieś tutaj. Bo to było gdzieś w ścianie po prawej stronie, dlatego jej szukam. Gdzieś w ścianie po prawej stronie... O, jest! Dobrze! Dobrze pamiętałem. To tu. Patrzcie. Need water. Etam water's rotter. Proszę bardzo. Mamy kolejny upgrade cog. No i teraz możemy stąd uciekać, bo wszystko, co mieliśmy znaleźć, znaleźliśmy. Mamy też, proszę bardzo, zobaczcie, kolejny upgrade. Mamy sell bonus 20%. Jeszcze więcej kasy, bo zdobyliśmy kolejny poziom zaawansowania naszej postaci, czyli Dorotki. Dorotka teraz wraca na powierzchnię. Czas sprzedać to całe nasze królestwo, które udało nam się tutaj... Znaczy królestwo, bogactwo może bardziej, które uda nam się zebrać. Bonus 20%. No dobra, już 10, już 20% zamiast, to było 15 czy 10 na początku, już nie pamiętam nawet. Ale za $36 to raczej chyba tak średnio możemy cokolwiek kupić, nie? No właśnie, tu też $300 kosztuje. Scolander Hydrostatic upgrades the pressure bomb to be able to throw them further. Czyli dalej będzie można wystrzeliwać. Na razie znowu mamy jeden kog i nie możemy nigdzie go użyć, bo pozostałe rzeczy, które mamy do upgrade'u, no to już jak widzicie potrzebują dwóch kogów. A więc lecimy znowu teraz na samo dno i czas eksplorować dalej całą krainę. I zobaczcie, bardzo ładnie tutaj można zauważyć, że jaskinia jest zeksplorowana na maksa albo nie jest na maksa zeksplorowana. Tutaj mamy znowu jeszcze ptaszek, który nie jest zaznaczony. Znaczy nie mam zielonego ptaszka, więc to oznacza, że jeszcze musimy coś tutaj porobić. Jak widzicie, bardzo fajne jest też to, co mi się podoba, że nawet jeżeli zostawimy sobie jakiś leżący samopas, jakiś klejnot, to zobaczcie, że właśnie teraz gra nam pokazała, że jak najbardziej uznaje coś takiego i nie ma problemów z tym, żeby nam to potem oddać, w sensie luźno leżące, tak, że to nie jest zniszczone w żaden sposób ani nic, tylko możemy sobie po prostu zabrać. Rzeczywiście upgrade. Coś czuję, że upgrade by się naprawdę przydał naszego kill-offu, bo jak widzicie, musimy bić 3 razy. Tak, łącznie 3. O! To Dorota! To było słabe, powiem ci. Przyznam szczerze, to nie było fajne. 2 razy chyba muszę być, tak? Dobra, 2 razy, a nie 3. Dobra, tam trzeba się tak dostać. Mamy tutaj sporo klejnotów do zebrania również.
i z tej strony jakiś zawsze się znajdzie. Zawsze przebijam się jakoś maksymalnie jak się da w jakimś kierunku, żeby móc potem sobie to ewentualnie, zapomniałem, że to się rozwala, poprzenosić się. O właśnie. No tutaj, tu jest ich sporo, ale tu można zrobić fajny myk. Albo i nie. Kurde. Nie można zrobić fajnego myku, to w ogóle mamy kolejną jaskinię, nie? Tak w ogóle zobaczymy, co się stanie, jak zniszczę to. O! O! Patrzcie, jak pięknie. Ale zobacz, jaka tutaj jest ta reakcja łańcuchowa. Kurczę, nie? Tak samo tutaj. Nie można... O! Ta. Ciekawe, że takie zwykłe kaktuski taki rozpierdziel robią, nie? Tam też trzeba gdzieś dostać. Od innej strony może? Dobra, idziemy zrobić challenge, póki jeszcze mamy światło, bo za chwilę światło nam się skończy, będzie po krzyku. Po zabawie. No dobra. Coś znalazłem, nie wiem, gdzie to było schowane. Czyżby za jakąś... Co w ogóle zaszło? To jest dla mnie interesujące, co w ogóle zaszło. Patrzę, czy tu nie ma jakiegoś... Aha. Pewnie trzeba zrobić taki manewr. Tak. I teraz... O kurczę, tu nie jesteśmy w stanie się niestety dostać, bo... Ha! I co z tym? Coś mi się wydaje, żeby tutaj to osiągnąć to coś, to będziemy musieli nauczyć się jednak chyba mimo wszystko... Jasne, tu pewnie trzeba to zrobić z tym timingiem, tak? Czyli tutaj... Czy mamy tu jakiś czas, tak? Ale ten czas... No nie. Chociaż no po coś jest ta woda, tak? Może jakoś w przyszłości dostaniemy jakiś upgrade, który pozwoli nam tutaj się dostać, no bo jak to zrobić? Czy ja jestem w stanie na przykład strzelać z tych tutaj w dół? Aha, ja tu w ogóle spadam, żeby było ciekawiej. Czyli to ja tutaj nie mam tutaj władzy nad tym. Coś tu trzeba będzie zrobić, żeby móc w to strzelić. A jak to zrobić, żeby to raz zadziałało? Zobaczmy, czekajcie. No i mistrzostwo. Dało się bez żadnych upgrade'ów. Tylko trzeba było chwilkę pomyśleć. Co jest fajne. Dobra, mamy kolejny upgrade cog. Bardzo miło, teraz naładujemy sobie. Bardzo mało nam starcza cały czas ta nasza lampeczka. Coś, czym się wydaje, że będziemy musieli. Trzeba znowu się udać po światło. Bo ciemno, kurde, się robi, ciemno. Dobra, udało mi się tutaj pozbyć tych wszystkich głupków, kaktusów, co zdobyłem jeszcze ten cały cinnabar. No dobra, czas wrócić na powierzchnię, no nie ma wyjścia, bo światła mało i nic nie widać. Sprzedajmy wszystkie rzeczy. $20, bardzo mało. Jesteśmy, ile mamy? $60. No za $60 coś powinniśmy już móc kupić. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś kupić. O proszę bardzo, lepsza lampa. Bierzmy to. I zobaczmy też przy okazji, jakie mody nam doszły. Mamy co tutaj? Causes pickups to emit light, which in turn makes them easier to discover. Możemy coś takiego zrobić, a możemy też walnąć coś za dwa. Mniej tracę jak zginę i mniej tracę jak spadnę. Reduces fall damage. Nie powalają mnie akurat te upgrade'y, powiem szczerze. Wolałbym sobie zrobić coś takiego. Tak. Dzięki temu teraz będziemy, jak będzie ciemno, to wszystkie klejnoty, które będziemy odkrywać, będą emitować światło. To moim zdaniem jest całkiem spoko akcją. Patrzcie, tutaj sobie nie poszedłem w prawo, a tu zobaczcie, ile z prawej strony widzę tutaj cudowności. No w ogóle pójście tutaj w lewo nie było dobrym pomysłem. Trzeba było spróbować... O! Jeden się wpierdzielił. Ło! Okej. Okay. Ale szczęście nie ma tragedii. Tu też sobie weźmiemy... O! I znowu zaatakowały mnie te kaktusy głupie. Kurzające są te kaktusy. Bardzo mocno. No właśnie, co teraz? I teraz jest problem, bo nie jesteśmy w stanie tam się dostać. Możemy za to spróbować zrobić taką akcję. O właśnie. A propos tego zasięgu, nie? Jesteśmy przy wodzie, więc możemy sobie zregenerować tego bardzo szybko. Bardzo szybko zregenerować, ale właśnie nas już gra zaskoczyła. Już zrobiła nam kuku. Kurczę, to na pewno da się dostać jakoś, no. Jakoś tak może spróbujmy. Tu przekopać się może w ten sposób bardziej. O, pięknie. Dobra. Tak, podejrzewam, że to zaraz będzie jakiś sekret albo coś w tym stylu. Patrzcie, na górze jakiś prezent jest. To ciekawe. Sprawdzimy zaraz, co to za prezent. Schrödinger's what added to your collection? To jest artefakt. Ale to nie kot Schrödingera, rozumiem.
I proszę bardzo, Beryl! I to nie koniec, moi drodzy, bo jeszcze mamy jakieś sekretne przejście. Are we secretly unlocked? Patrzcie. Udało nam się teraz znowu dostać na zewnątrz, tak? No i fajnie. Znowu wyszliśmy. Tej części jeszcze nie eksplorowaliśmy, żeby było ciekawiej. Możemy teraz ją eksplorować. Zobaczymy, co jest z tej strony w ogóle, bo jestem bardzo ciekawy, czy tu gdzieś się da dojść. O! No i miło bardzo. Już na dzień dobry. Uuu! Patrzcie, jakie to jest twarde! Dopiero jak będziemy pewnie bardziej rozwinięci, będziemy w stanie coś z tym zrobić. Aha! W sensie, że nie da się bardziej? Ło! O, to może być ciekawe! Jak to zrobić, żeby tam przejść, jak tutaj tak strasznie wieje? O, tego nie podejrzewałem czegoś takiego, że coś takiego będzie to jakimś mechanizmem, jakąś mechaniką dodatkową. Ło! No, może być problem za chwilę. Spoko, damy radę. Do widzenia. A, trafiło mnie oczywiście. Ło! Jestem ciekaw, czy warto będzie w ogóle tu iść, bo może się okazać, że na przykład tutaj nie ma nic ciekawego, chociaż tak gra tutaj stara się nas... Jakby to powiedzieć... O, tu można się za tym schować. A mimo wszystko mnie zwiewa, ale nie tak mocno. Gra stara się... nas nie dopuścić na prawicę. Jestem bardzo ciekawy, co tam skrywa, skoro aż tak mocno stara się nam przeszkodzić w tym. Ło, tu chyba cały czas już wieje. Ugh. Aha. Dobra, tu można było się dostać. Okej, okay, upgrade cog jest. Tylko pytanie, czy można podróżować... Można podróżować po ścianach. Ło! Tu będzie ciekawie. Próbuję jednak pójść tędy. Ło! Dobra, trudno. Aha. No i tu już jest problem, tak? Bo już nie jestem w stanie się tam dostać. Okej, okay. Tutaj nas już blokuje maksymalnie. To prawdopodobnie w przyszłości będziemy mieli jakiś upgrade, który nam pozwoli tam się dostać, a tymczasem ja po prostu wracam. Wróciłem do podziemi, ale muszę bardzo uważać na swoje zdrowie, bo mam jedno serduszko. Wydaje mi się, chyba to jest dobry moment, żeby po prostu wrócić do wiochy. O, widzicie? Ale co jest ciekawe, spękana ziemia, jeżeli się z powrotem wyjdzie z lokacji i wróci, już nie jest spękana. Tak? To jest ciekawe. Tu też jest takie uproszczenie w stosunku do jedynki. W jedynce musieliśmy kupować serduszka. Tutaj ni cholery, nie musimy kupować serduszek. Zobaczcie, że po prostu jak tylko wracamy do naszego miasteczka, to od razu dostajemy pełne serce. Wszystkie serca i od razu dostajemy też full tych. No, latarki. Na naszej pochodni też się regeneruje na maksa, tak? Więc to też jest uproszczenie. No, w jedynce musieliśmy koniecznie starać się... Co zrobić? Starać się przede wszystkim... No, kupować musieliśmy, tak? Te upgrade'y. Wydaje mi się, że najczęściej można spotkać jakiś sekret, kopiąc przy brzegu. O, moi drodzy, już potrójne. Potrójne uderzenie, coś musimy naprawdę... O, jest też fast travel, widzę kolejny. Musimy się bardziej postarać. Jest też... Tutaj kolejny challenge pewnie jakiś, ale musimy się postarać o lepszy kill-off, bo będziemy tracić mnóstwo czasu na przebijanie się. Jak widzicie, czyli trzeba zabrać trochę gotówki i rzeczywiście zrobić upgrade. Ty mała szkarado, masz po peryju. Dobra, tutaj mamy kolejny klejnot. Tych klejnotów wydaje mi się, że jest mniej niż w jedynce. W jedynce naprawdę na każdym kroku można było taki klejnot sobie znaleźć, a tu już niekoniecznie. Patrzę, czym jakiegoś sekretu. Oczywiście, jak znowu znajdziecie jakieś sekrety, dawajcie oczywiście znaka w komentarzach. Ła! Postaram się oczywiście je nadrabiać, tak jak narobiliśmy na początku tego epizodu. Sobie to spadnie, ale tak średnio mi to pomogło. Więc dostać się tutaj trzeba będzie przekopać się pod spodem. Zdecydowanie. Spróbujemy się tam dostać zatem. No, coraz ciężej. Coraz ciężej się kopie. Co teraz? Ależ oni to ustawili. Trzeba przejść od samego dołu na dobrą sprawę, tylko tak. To będzie takie proste. Ach, myślałem, że robal się ruszy. A się kurna nie ruszył. Dobra, tutaj mamy znowu klejnocik.
Ironium, moi drodzy. A, to bardzo ironiczny klejnot. A, o, on potrafi... A, bo on po prostu zniszczył kawałek. Okej, tutaj będzie niezła walka. Okej, muszę uważać na swoje serduszka, ale szybko się regeneruje. Ironium. Tylko muszę uważać, bo teraz zniszczę ten czerwony. Zniszczę pewnie... O, właśnie. Od razu zabiło. Trzeba uważać. O, jakieś tam kolejne poziomy, zobaczcie, się pojawiają. O, to też weźmiemy. Widzicie? A, dokopmy się tam chociaż fragmentem. Patrzcie, no już się pojawiają kolejne... O! Tutaj mamy do odkopania kolejną część. Dobra, to od razu jak sobie to uruchomimy, to będziemy mogli od razu wrócić na samą górę. A tutaj sobie strzelimy. O, proszę bardzo. Pięknie. Cinnabar, dobra. Talk to Fen. Fen coś od nas chce. Coś nam chce powiedzieć. Co tam, Fen? This place looks familiar. Maybe the cult brought me here on the way up. How much deeper down are the remains of Vectron, you think? It's a long way down. We are still in the explored parts of the mine. Okay, good. I was just wondering. Now, I just need to find a way through this darn wall. Oh, explosion time! That won't do. These walls were built after the Shiner Wars to keep those crazier from coming up. Shiners are experts at blowing things up, so the walls were built to withstand blasts. Nie będzie tak łatwo z tymi, niestety. Nie będzie tak łatwo z tego, co czytam, z... O, tam jest fajna lokacja. Z tą ścianą, którą widzicie pod spodem, bo jest zrobiona z cegieł. Ale dostałem się gdzieś tu. Patrzcie. Co to takiego? Dobra, za chwilę tam wejdziemy. Ja wiem, że tutaj łechtam waszą ciekawość, ale... No, na początku trzeba oczywiście wyjść. Skoro możemy wyjść, to oczywiście wychodzimy. Wszystko się przyda znowu sprzedać. Może zrobimy sobie od razu upgrade. No i może to jest ten moment, kiedy powinienem pograć z Majorem. Find mining station. A nie, bo nie znaleźliśmy żadnego mining station, bo musimy wejść tam do tej dziwnej lokacji. Okej. A bonus 20% to od czego jest? Bo jak widzę 4 dolary, to 20% to jeszcze nic. Pewnie dlatego. To jest ciekawe, jak on to liczy, te 20%. 74 dolary. Czy możemy sobie zrobić upgrade? Kurczę, potrzebujemy jeszcze 6 dolarów, żeby zrobić upgrade naszego kilofu. Ale możemy sobie zrobić na przykład... A niech będzie falling damage na razie. Tak, bo mamy te kogi, to dlaczego mamy ich nie używać? Nie korzystać z tego, nie? Wracamy do podziemia. Nie widzieliście, co się w ogóle stało, tak? A ja po prostu myślałem, że jestem w stanie tam się przebić. And lost all your collected resources, you will be resembled in town. A nie mam upgrade'u, który mi coś tam daje. Okej, tracę wszystkie surowce, które udało mi się znaleźć. Kasa zostaje bez zmiany, jak widzicie, ale no właśnie. Popełniłem dość dużą lamę, jeśli chodzi o eksplorację. Nie podejrzewałem, zapomniałem, że ja nie jestem w stanie zniszczyć klejnotów tak łatwo, tak? Zawsze te miejsca z klejnotami jednak trochę zajmują, tak? Czasu, zanim się przebije, no właśnie. No cóż, ale tragedii nie było jakiejś wielkiej, tylko teraz musimy wymyślić, jak to zrobić, żeby tu się dostać. Prawdopodobnie pokombinujemy coś z niszczeniem tego w ten sposób. No, tylko tu się trochę nastrzelam, jak znam życie. Jest to do wykonania, tylko będę musiał polatać trochę po wodę. I to zrobimy. Dobra, tutaj strzał. Tutaj strzał. Ło, nie. Ale chamskie. Trzeba będzie zrobić upgrade, żeby móc tam się dostrzelić. Może jeszcze damy radę. Może wykombinujemy jakieś przejście, dojście. Na przykład próbując strzelić z tej strony. Ta. To było do przewidzenia, nie? No, powiem szczerze, ale tutaj, kurczę, zablokowali nam dojście dość mocno, ale zaraz. Jest jeszcze dojście z drugiej strony, bo widziałem, że jakieś dojście jest. Zniczmy tutaj. Mam wrażenie, że jeszcze z tej strony się możemy spróbować. Widzicie? Z prawej jest zablokowane, ale z lewej powinniśmy dać radę. To trzeba do tego podejść mądrze, czyli na przykład właśnie z tej strony. O! Proszę bardzo. Jest! Ja nie wiem, czemu zawsze od trudnej strony próbuję to zrobić. Co to jest? O kurde. To chyba samo się poniszczy, nie? To się przynajmniej wydaje, że to samo powinno... O właśnie. Okej. Plansza, która sama się rozwiązała, nie?
a na górze jest coś ważnego. Co to jest? Azurite za $20. No właśnie, ale $20 plus 20% to powinno być $24, tak? Cave Diver, dostałem taki achievement. Najsik. Dobra, widać, gdzie mnie gra prowadzi, więc teraz spróbujmy wyjść, zrobić sobie upgrade kill-offu i z powrotem tu wrócić. No i zobaczmy, ile zarobimy. Czy te 20% rzeczywiście będzie się liczyć? Powiem tak, czy to w ogóle mi nalicza ten bonus? 3 plus 20 to było 23. Czego to jest bonus tak naprawdę, co my dostajemy, co? Bo trochę nie rozumiem, selling bonus powinien być, ale dalej to za 20% było. Za $20 i to było za 3 i łącznie 23 i co 23 się podsumowało, czy... Robimy upgrade, moi drodzy. I mamy... co? Mamy kolejny mod do zainstalowania. Deals extra damage to resource tiles. O, i to jest według mnie wiele bardziej przydatne niż to. Bo teraz będę mógł dodatkowe damage, będzie łatwiej będę mógł wydobywać, więc spoko. Może być. No to sru do rury. I zobaczmy, co to jest za strefa. Bo wygląda ładnie. Wow, a mysterious garden dostałem achievement. Okej, okay, jakiś tajemniczy ogród. Say, what is this place? Looks murky and dangerous. Let's explore it. There really shouldn't be anything growing down here. There could be all sorts of dangers waiting for us. Yay! I'll have to make sure I have enough light before barging in here. Oh, you are no fun. Let's go! Trzeba uważać, bo to mogło być dużo niebezpieczeństw, może się czaić. A właśnie. Na przykład, ja tu widzę już ciekawą rzecz. O właśnie! Thermolight! O kurczę, zobaczcie to. To po prostu znika. Po pewnym czasie. Wow. Będziemy pływać. To ciekawe, czy można się z drugiej strony w ogóle tutaj dostać. Czy ja mogę pod... coś tam strzela mocno. Ło, co to? Co to za jadostwo jest? Ło, kurde. Trzeba uważać. Trzeba bardzo mocno uważać na to dziadostwo. Można to go zniszczyć? Zniszczyłem, yeah! 150 expa za zniszczenie dziada. Ładnie. Ło, od grzybków można się odbijać. Co to? Mogę to zniszczyć? O, jaka guma. Okej. To spróbujmy dostać się jeszcze tutaj. O, właśnie. O, tak. Zbieramy to. Bo to jest ważne. Cornflorium za 5. Okej, czyli co? Czyli każdy kolejny klejnot będzie o $1 droższy. Ironium mieliśmy za... ile? Za 5? Wow, fall damage. Rzeczywiście, fall damage to ty może być rzeczywiście dobrym upgrade'em. To jest zmniejszone fall damage. Tutaj wypatrujcie sekretów, bo mogę ich nie zauważyć. Okej, to magiczne dziadostwo tak po prostu potrafi zniknąć. Patrzę, tu czegoś nie ma. Odrasta, widzicie? Odrasta, kurczę, dziadostwo. Nie widzę tam... chyba sobie nie zrobiłem wyjścia z tamtej lokacji. Ślimak! O jaki głupek! Co on zrobił? O jaki poryb! Co on odwalił? Głupi ślimaku! Nie zauważyłem! Lost some of your collected resources. O kurcz, ale tam było coś ważnego. O nie, straciłem to za $30. Staszek, dlaczego nie zwrócisz uwagi, że masz tak mało zdrowia? Fuck, tam był 30-dolarówka. Teraz nagle uważam, że zamiast tego powinienem mimo wszystko wziąć less resources when you die. Dobra, bo widzę, że zaczęło być niebezpiecznie. Fucken! Ale mnie zrobiło w jajo. Czy ja jestem w stanie... ale jestem w stanie to z powrotem odzyskać, czy to już przepadło mi na wieki? $30 tam to kosztowało! $30! Widzę klejnocik. Obawiam się, że to jednak przepada. Ty głupi ślimaku. Ale on jest popieprzony. Zobaczcie, jak on biega. Jak on lata, jak powalony, naprawdę. Irytujący mały drań. Dobra, tu sobie to weźmiemy.
to jest za... Tak, Tremolite chyba. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie tam skoczyć teraz. No, coś mi się wydaje, że niekoniecznie jestem w stanie tam skoczyć. O, okej. Wow, wow, wow. Uciekaj, Dorothy, uważaj, bo masz znowu 1 HP. Przez głupiego ślimaka masz znowu 1 HP. Jezu. To teraz tak. Jak zginę, to stracę ten Thermolite pewnie. Muszę bardzo uważać. Głupi ślimak. O, coś spadło. Ja się teraz boję, kurde, tutaj chodzić, jak mamy 1 HP. Ingvium! Okej. Okay. Wiecie co? Może jednak powinienem wrócić. Tylko... Niebezpieczeństwo jest takie, że ja tu chyba jednak nie wrócę. O, patrzcie. Okej, idę stąd. Już nie ma mnie tutaj. Dobra, głupi ślimak. Wszystko przez tego głupiego ślimaka. Gdyby nie on, byłoby tak pięknie. No i teraz właśnie, czy jestem w stanie wrócić bezpiecznie? Bo ja tak coś czuję, że chyba niekoniecznie. A straciłem tyle zdrowia, że zaraz jeden nawet spadek z dużej wysokości może mnie wykończyć. Czy ja sobie zostawiłem tu drogę powrotną? Chyba tak. Kurczę, miejmy nadzieję. Dobra, jesteśmy z powrotem w wiosce. Taki plus chociaż tego. Jestem w stanie zainkasować ten cały, zobaczmy. 40. Plus 48, dobra, jest podsumowanie. Dodaje mi to, ale nie w tu podsumowaniu, tylko tam na zielono widać było, ile dostałem. Dobra. No to chyba trzeba zrobić jakiś upgrade. No nie wiem, czy akurat tego. O, chyba armor nam się przyda, wiecie co? Trzeba tak, zwiększyć liczbę życia. Mamy 5 serduszek, bo tutaj się robi coraz niebezpieczniej. Musimy wdwożyć takie hojrak i w ogóle. Deals damage to anyone that injures you by touch. Okej. No i to rzeczywiście coraz bardziej by nam się przydało więcej tych kogów mieć, nie? Make you lose less resources when you die. Tak samo fall damage też było niby niegłupie, żeby je zredukować trochę. Dobra, ale wracamy do tej jaskini raz jeszcze. Jaskini z dziwnymi grzybami. Ja bym tego ślimaka nie wykończył, tylko nie wiem, czy tak łatwo jest go wykończyć, czy że on sam to jakoś lata jak głupi. Trzeba kogoś z daleka spróbować wykończyć. Na pewno jest mnóstwo expa za niego. Czekajcie, to on niech będzie tam daleko, sobie go zniszczyć w ten sposób. O-o. Chciałem strzelić w niego, ale mi nie wyszło. On zaraz spadnie do wody, sam się zabije. Czy miejmy nadzieję, tak? O kurcze. No, to nie jest chyba... Ło! No i żeś spadł, głupku. Tak będzie się turlał z nami na dół, nie? Na mnie tu nie ma nic do znalezienia już więcej. Chyba tu nic nie było, nie? Żadnego klejnotu. A, i są klejnoty! Kurcze. A nie. A w dwomś to klejnot był. Tu jest tak wszystko kolorowe, że czasami mi się już mini nawet w oczach. Tam nie wejdziemy. Tam są jakieś metalowe... To są metalowe jakieś... Sąsiedztwa. Głupi ślimaku, ty. Weź się. O, na dole jest... Dobra, jest fast travel. Dobra, dostał. Jest! A 150 expa. Dobrze. Co mamy tutaj? Jezu, kolejny ślimak. Ślimaki są irytujące. Dostanie ode mnie w taki sposób. Pięknie. I zaczyna jeden cios, tak? 150 expa jak najbardziej wpada. Tylko tutaj trzeba uważać, bo tutaj jak zejdziemy w dół, to już nie wyjdziemy, tak? Trzeba naprawdę mocno uważać, tam na górze nic nie ma. Dobra, wiecie co? Przejdę się na razie tędy. Jestem w stanie w ogóle tam wskoczyć? Wiecie co? To może wymagać ode mnie double jumpa na przykład. Jest coś takiego jak double jump tutaj? Albo na przykład muszę wskoczyć z rozbiegu, wtedy będę mógł wyżej skoczyć, zobaczymy. Właśnie nie wiem. Czy jestem w stanie tam skoczyć, czy nie jestem? Zobaczmy. Nie jestem. Niestety, ale skakanie, naciskanie skoku podczas odbicia się od grzybka nie powoduje, że skaczę wyżej. Także tu będę musiał mieć jakiś chyba upgrade albo cokolwiek, żeby móc się tam dostać. Więc chyba rzeczywiście jedyną drogą, którą mogę teraz objąć, to jest ta droga. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam coraz mniej światła i to jest najgorsze. O, nie chciałem niszczyć cię, grzybku, oświetlający mi drogę. Dobra. Mamy coś tu. A to miało się w ogóle świecić w nocy. To się w ogóle świeci? Czy się nie świeci? Ciężko powiedzieć. Czy z tego wypadało... Czy z tego wypadła woda? Bo mam tak jakoś pół tej wody. Ło! O nie. Ło! Dobra, jest dużo wody. Okej. Okay. Zawalczymy z tą gnidą. Może bardziej skutecznie, Stanisław? Co ty na to?
Spróbuj nas na górę wskoczyć. Aha, teraz będzie problem z zabiciem drania, bo nie mam wody. No niestety, dobra, na razie go nie ubiję. Ekspy poczekają na kiedy indziej. Need light. Wiem, że potrzebujesz światła, ale chyba nie jestem w stanie go uzyskać. No właśnie, nie widzę, czy tu coś jest, czy tu nic nie ma. Gdzie my w ogóle dojdziemy tutaj? To jest ciekawe. O, i znowu on. Aj, dostałem, kurde. Dobra. Do widzenia. Patrzę tu, czy nie ma jakichś sekretów. Z jednej strony muszę uważać na sekrety, z drugiej strony muszę uważać tak po prostu na przeciwników, tak? Tu jest chyba wyjście jakieś. No i nie dostrzelę. Nie dostrzela, za daleko jest koleś schowany. Wychodzę. Dobra, moi drodzy, wyszliśmy. Wyszliśmy z powrotem tutaj. Fen coś chce do nas powiedzieć. Hey, that place was pretty weird. Looks like it got me beneath the first layer of the wall at least. I hope that mining station is around here somewhere. And I hope we find something cool and destructive in there. Naprawdę on ma jakieś predyspozycje destrukcyjne jak nic. Dobra, ale my, moi drodzy, wyjście. Co już jest fajną opcją. Podświetlimy sobie tutaj. Na szczęście już mamy jakby... Nie ten przycisk. Jest kubańcu tutaj. Na szczęście... Tu już udało nam się gdzieś dostać. Tam jest mining station, okej. No tak, ale teraz już tu nic, naprawdę nic nie widzę. A to się miało świecić, to zobaczcie. Nie? Upgrade mówił chyba, że ja mam coś takiego, że... A, zdjąłem to. Dobra. Ja to zdjąłem i dziwię się, że nie działa, tak? To dlatego. Ło! Dziadostwo! Ale udało się to ubić, mimo wszystko. Bo ja tutaj, wiecie co? Ja tutaj staram się jeszcze, zanim cokolwiek będę kopał, to tutaj chciałbym dostać się do Koga, czyli do Zębatki, bo jedną tu widziałem. Ojojoj. To nie było najlepsze rozwiązanie, Stanisław. Dobra, teraz lepiej. O, a pode mną, proszę bardzo, surowiec, czyli Ironium. I tu też widzę surowiec. Jakimś cudem zdobyłem trochę światła, chyba z tego robaka. Tak, chyba z robaka zdobyłem światło. Dobra. A, ten robak też ginie. Muszę uważać, ale na szczęście regeneruje się dość mocno. Spoko, a przy okazji... Azurite! Tak po prostu by tutaj leżał, ładnie. Oczywiście wiecie, gdzie się chce dostać. Doskonale wiecie, gdzie się chce dostać, tylko nie wiem, czy mi się to uda, no właśnie. Teraz tym bardziej będzie problem. Chyba jednak się tam nie dostanę. Bo wszystko sobie poniszczyłem, co powinienem sobie zostawić. No ale to chociaż pozbieram trochę. Not enough space! O, jak niemiło. Czy też mi powie not enough space tutaj? Not enough space. Mogę coś wywalić, ale ja to wolę jednak sprzedać i opylić. Lecimy do wioski, moi drodzy. Teraz to już na pewno. Czas opylić nasze znaleziska. Trochę ich tu rzeczywiście będzie teraz. Zobaczymy, mam nadzieję. 60 plus jeszcze bonus 20%, czyli łącznie 72. Pięknie. Dobra, to teraz zobaczmy, czy jesteśmy w stanie sobie zrobić jakiś upgrade jeszcze. Pickaxe mogę mieć więcej miejsca. W sumie nie jest to głupie. To na tyle nas stać na razie, dobra. Okej, okay. Mamy też Dual Depot. Co to daje nam Dual Depot? Let's you store two gems per slot. O, proszę bardzo, czyli teraz kolejne oty będą mogły być stakowane dwa. Tak, to mamy co? Deals damage to anyone, then it injures you. Dobra, chyba injure, tak. Co ja chciałem odjąć? Chciałem chyba odjąć stąd. Less resources. Mogę to zabrać. Mogę na przykład dać to rzeczywiście, żeby tu się świeciło, albo mieć dodatkowy slot. Daje mi się, że deals extra damage to resource tiles. A to w sumie nie jest jakieś super potrzebne. No, ach, to nie jest świecenie się, to the deals extra damage. To gdzie było to, że się miało świecić? Causes pickups to emit light, which is... Pickups! Jasne, to coś, co możemy podnieść, będzie świeciło, a nie surowiec. To o to chodzi. To ja źle zrozumiałem ten upgrade. Okej, możemy zrobić to, ale możemy też zrobić to, że możemy wcisnąć sobie dwa gemy. No, wiecie co, to można sobie chyba przestawić w dowolnym momencie? Czy tylko tu możemy sobie to przestawiać? No jednak wolałbym zostawić sobie to, że jak będę ginął, to mnie... A właśnie, zobaczmy teraz tak. Przejdźmy sobie na Kogmod. Mogę to na przykład zabrać? Nie mogę.
A, musi być workbench. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za kolejny epizod z SteamWorld Dig 2. Oczywiście, jeżeli on wygra grę lekcję, to będziemy w niego grali dalej, bo bardzo się dobrze gra i bardzo przyjemnie się w tę gierkę popyla. Więc, no, mi się podoba. Ja bym z wielką chęcią nawet i całą grę przeszedł. Czemu nie? Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!